Cześć dziewczyny. Cześć. Bardzo się cieszę, że razem jesteście tutaj na tej kanapie z w zasadzie trzech powodów. Bo znalazłam takie trzy rzeczy, które są tutaj dla Was wspólne. Przede wszystkim obie jesteście mamami. Paulina, mama małego Beniaminka. Tak. Ola, mama Aleksandra i Julii Sary, jak dobrze pamiętam. Zgadza się. Dodatkowo obie kochacie życie, afirmujecie życie. Jesteś trenerką gimnastyki śmiechu, tak? Dobrze tak, o tym mówię. I trenerka zdrowia. Z kolei Ola pisała swoją pracę magisterską na temat połączenia inteligencji emocjonalnej z satysfakcją życia. Tak. Więc w ogóle wow. No i dodatkowo razem współtworzycie konferencję dla kobiet Król pragnie Twego piękna. Ola, dlaczego uważasz, że to wydarzenie, to spotkanie kobiet jest dzisiaj szczególnie ważne? Muszę przyznać, że kilka lat temu przeżyłam taki, można powiedzieć, kryzys życiowy i wtedy nie było wokół mnie takich kobiet, nie byłam w takim środowisku kobiet, które się wspierają, które są dojrzałe, które właśnie sobie pomagają nawzajem. I to było kilka lat temu i teraz już jestem w zupełnie innym miejscu w swoim życiu, ale pozostało we mnie takie pragnienie, żeby tworzyć takie środowisko kobiet, które właśnie są dla siebie pomocą nawzajem, które są dojrzałe, mądre i które wspierają swój rozwój. I dlatego też bardzo na to liczę, że ta konferencja będzie takim przełomowym momentem w życiu moim, twoim i wszystkich innych uczestniczek. I właśnie, że stworzy się takie środowisko wspierające się nawzajem, bo kobiety, mamy, przyjaciółki, wszystkie musimy się wspierać nawzajem. Paulina, myślisz, że to jest możliwe? W obliczu trochę tego, co się dzieje w przestrzeni mediów społecznościowych, mam takie poczucie, że tam jest coraz więcej hejtu, że raczej kobiety porównują się nawzajem niż wspierają. Raczej więcej jest tam takich cierpkich słów. Tak, ale to też, to my decydujemy, kogo obserwujemy i jakie grono mamy, na przykład w tych social mediach, tak? Bo możemy zadecydować, że właśnie obserwujemy takie konta, które nas inspirują, motywują, kobiety, które nas właśnie tak pozytywnie wspierają. Więc jakby właśnie filtrujmy to, nawet po prostu usiądźmy czasem nad telefonem i sprawdźmy, czy na pewno właśnie te konta, które obserwujemy, to są te konta, które nas inspirują. Więc myślę, że jak najbardziej to jest możliwe i warto szukać po prostu właśnie takich kobiet, które będą nam pomocne i wspierające. A jakimi kobietami Wy na co dzień się otaczacie? Czy macie jakąś taką sforę przyjaciółek, takich kobiet, z którymi codziennie się spotykacie na jakąś kawkę czy winko? No tak, tak. Może nie codziennie i nie na kawkę, na wyjście, no bo niestety no pandemia i ta sytuacja też w kraju teraz spowodowała, że troszeczkę to wszystko inaczej trzeba zorganizować, ale ja mam cudowne grono właśnie takich bożych mamusiek, z którymi się spotykamy razem z dziećmi, więc dla mnie to jest cudowny czas, bo ja wtedy odpoczywam, wtedy rozmawiamy o swoich też problemach, zmartwieniach, radościach i wspólnie działamy, więc jakby uważam, że takie grono w ogóle jest niesamowicie właśnie wspierające. Ja właśnie chciałam zwrócić uwagę na fakt, że wiele lat temu było tak, że kobiety spotykały się ze sobą i na przykład darły pierze, robiły konfitury i bardzo, bardzo dużo spędzały czasu razem tak naprawdę. I w międzyczasie, wykonując drobne albo większe prace domowe, rozmawiały ze sobą, radziły się, żartowały, wspólnie śmiały, śpiewały, robiły różne rzeczy razem i po prostu były razem. Tak. A teraz my jesteśmy jakby tak oddzielone od siebie i właśnie trudno jest troszeczkę z tym wsparciem. Jest też pomiędzy kobietami może być taka relacja zazdrości, takiej nieszczerej przyjaźni. I ja mam kilka takich osób w swoim życiu, takich kobiet, które bardzo mnie podniosły do góry. I ja myślę o tych kobietach i chciałabym sama być taką kobietą, która właśnie wspiera, inspiruje, podaje pomocną dłoń, posiedzi z dzieckiem albo... To jest kluczowe, posiedzi z dzieckiem. Tak, właśnie o tym mówię. Bo to... Właśnie wczoraj siedziałyśmy z dzieckiem, bo nasza koleżanka musiała szybko wyjść na godzinę, załatwić sprawę i my właśnie zostałyśmy z jej córeczką. Nawet jeśli nie dochodzi to do tego realnego wsparcia, ale jeśli ja wiem, że w razie czego mogę zadzwonić do Pauliny i ona mi zostanie z tym dzieckiem na godzinę, gdzie ja muszę coś szybko załatwić,
to daje tak niesamowity komfort psychiczny, zmniejszenie tego napięcia, rozluźnienie, bo w życiu, bo ktoś sobie by pomyślał, że życie mamy to taki lajcik, ale to nie jest lajcik. Ja bardzo teraz rozumiem mamy, które po prostu są wieczorami zmęczone, wypompowane i jakby to jest niesamowicie ważne, żeby dbać właśnie o siebie też w tym wszystkim. I to, co też powiedziałaś, że kiedyś właśnie to były takie wioski wsparcia, tak? To dziecko się wychowywało w grupie, a my teraz wyjeżdżamy do innego miasta, jesteśmy sami, tak? I to wszystko powoduje, że rzeczywiście wiele kobiet zostaje samych z dzieckiem w domu. No i może być to rzeczywiście wyzwaniem. Ja zanim miałam dziecko pierwsze, to myślałam, że posiadanie dziecka to takie jest super i ojejku, będę tutaj się rozpływała. I faktycznie tak było, bo jak się pojawił Oluś, to w ogóle pamiętam ten jego zapach i to było tak niesamowite, taka miłość, która mnie owładnęła wręcz. To było wspaniałe i jest wspaniałe uczucie, ale od momentu posiadania dziecka nigdy nie czułam tak wielkiego stresu, jakby jak pierwszy raz Olek chorował, to ja po prostu nie mogłam się na nim skupić, bo ja byłam tak zestresowana, że ja sobie sama ze sobą nie mogłam poradzić, bo to był dla młodej mamy, mimo tego, że byłam i psychologiem, i pedagogiem, i bardzo dużo wiedziałam na temat dzieci. Też moja siostra miała dzieci, które ja znałam, to nie było tak, że było pierwsze dziecko w moim środowisku, ale ten stres mnie po prostu pochłonął. Ale wiesz co, no mam takie poczucie, że w ogóle obie jak o tym rozmawiacie, jak opowiadacie, że jesteście takie przepełnione radością, energią. A patrząc na to, też co się dzieje w ogóle w świecie, ale nawet na naszym polskim podwórku, to mam takie poczucie, że właśnie młode dziewczyny bardzo często na przykład wchodzą już w związek małżeński, ale ten moment macierzyństwa przychodzi znacznie później. I one wcale nie są takie właśnie radosne, pozytywne, kiedy myślą o tym macierzyństwie, tylko wręcz przeciwnie, one bardziej czerpią radość z tego, że jeszcze się mogą rozwinąć, że mogą pójść na jakieś szkolenie, konferencje i tak dalej. Jak myślicie, czemu tak się dzieje? Ja też tak myślałam. Bardzo długo nie miałam też sama dzieci, ponieważ myślałam, że posiadanie dziecka to już jest koniec mojego życia, że jakby ja ugrzęznę w domu i już z tego domu nigdy nie wyjdę w tych pieluchach, w tych grzechotkach, w tych papkach i w tym wszystkim. I muszę powiedzieć, że największy rozwój psychiczny, emocjonalny, duchowy i powiem jeszcze zawodowy, zrobiłam wtedy, kiedy pojawiło się moje pierwsze dziecko, ponieważ mnie to tak zmobilizowało i mnie to tak zmusiło do takiego zebrania się w sobie, lepszej organizacji, lepszego planowania. I w ogóle no, Olek mnie tak zainspirował i tak po prostu ja dla niego chciałam stworzyć jakby czy lepszy świat, czy lepszy taki nasz mikroświat właśnie w domu, czy mikro taką przestrzeń w pracy i po prostu to był bardzo duży zwrot w moim życiu. Dlatego jeśli mogę powiedzieć taki, jeśli się zastanawiasz, czy mieć dziecko, czy nie, to nie zastanawiaj się, tylko zdecyduj się, bo to jest coś wspaniałego i życzę Tobie, żeby ta miłość Cię ogarnęła i pochłonęła tak jak mnie. Paulina, a jak u Ciebie? Jeżeli mogłabyś się podzielić doświadczeniem jako mama i też żona, na pewno też z wieloma wyzwaniami się spotkałaś do tej pory, co chciałabyś powiedzieć takiej kobiecie, która nas dzisiaj ogląda, albo takiej, która właśnie będzie jednocześnie na naszej konferencji? Tak, wiesz co, dla mnie w ogóle macierzyństwo to jest taka sztuka odpuszczania, bo ja też, kiedy narodził się synek, to też potrzebowałam zrezygnować z wielu swoich zawodowych rzeczy, bo przed narodzinami mnóstwo jeździłam po całej Polsce, podróżowałam, więc jakby mój tryb życia wyglądał całkowicie inaczej niż jest to teraz, więc jest to taka właśnie taki rozwój osobisty, cały czas praca nad sobą i kwestia wyborów, kwestia priorytetów, tak? Ty się zastanawiasz, co w życiu jest tak naprawdę ważne, tak? Bo trzeba ten czas już inaczej i lepiej zorganizować, więc pod kątem rozwoju osobistego to na pewno macierzyństwo rozwija, pod kątem relacji z mężem również, dlatego że no, dochodzi nowy obowiązek, opieka nad dzieckiem, wspólna opieka nad dzieckiem, no i też trzeba się dogadać, tak? Kto czym się zajmuje, podział obowiązków, więc jakby to niesamowicie rozwija, ale myślę, że też to jest ważne, żeby to zrobić w momencie, kiedy też my się dobrze czujemy w tej relacji, że też ta decyzja o dziecku jest wspólna. No wtedy my możemy tak świadomie to wszystko rozwijać i iść razem, tak? Że to jest taka nasza wspólna przygoda i przygoda naszej rodziny.
Mówisz też troszkę w kontekście komunikacji między małżonkami. Na co dzień też z tego szkolisz. Jaką radę mogłabyś dać takiej młodej kobiecie, która jest na początku swojego małżeństwa? No przede wszystkim myślę, że rozmowa, żeby znajdować jak najwięcej czasu na wspólną rozmowę, żeby szczerze rozmawiać o każdym temacie, tak? Bo w małżeństwie myślę, że nie powinno być tematów tabu, że powinniśmy szczerze mówić sobie o naszych oczekiwaniach, potrzebach. Ja nauczyłam się tego, że nie oczekuję, że na przykład mąż kupi mi kwiaty na jakąś okazję, tylko mówię mu, że kochanie, chciałabym na przykład wtedy, żebyś pamiętał o tym. Albo kupuję sobie sama kwiaty, jak chcę mieć kwiaty w domu. Też bardzo ważne jest to, żeby siebie rozumieć nawzajem, bo każdy z nas jest innym człowiekiem. Ja na przykład pamiętam, jak z mężem pojechaliśmy kiedyś na takie szkolenie i były typy osobowości. I okazało się, że ja jestem sangwinikiem, cholerykiem, bardzo energiczną osobą, a mój mąż jest flegmatykiem, melancholikiem, czyli kompletne przeciwieństwo. I my wtedy popatrzyliśmy na siebie i myślimy sobie, o kurczę, może my się rozejdźmy teraz, jak jesteśmy takimi przeciwnościami. Ale z drugiej strony właśnie to jest nasza siła, siła naszego małżeństwa, że kiedy ja chcę podjąć szybko decyzję, chcę działać, to on mnie stopuje, zadaje mi pytania, czy to na pewno jest dobre, czy w tym kierunku. Jakby dla mnie to jest tak rozwojowe. I w drugą stronę, mój Piotrek ma jakiś pomysł i czasami długo analizuje, odwleka, to ja go wtedy puszuję, że no rób to, chodź, zróbmy to, tak, pojedźmy. Więc to poznanie drugiej osoby też niesamowicie dużo daje, że właśnie ta komunikacja jest lepsza i no to życie nasze wtedy jest fajniejsze. Ola, właśnie jak u Ciebie było, jeżeli chodzi o budowanie relacji w związku i w ogóle docieranie się nawzajem? No, ja mam podobną historię, ponieważ okres narzeczeństwa przypadał na czas mojego trzeci rok studiów, gdzie jest taki przedmiot jak psychologia osobowości. No i w ramach tego przedmiotu mieliśmy dostęp do wszystkich narzędzi psychologicznych, do badania osobowości, no i trzeba było zbadać na zaliczenie tych ćwiczeń jakąś osobę. No to ja daleko nie szukałam, tylko przebadałam, mój mąż o tym wie, ale bardzo wtedy przebadałam mojego męża i faktycznie zwróciłam uwagę, no i przebadałam siebie, więc wiedziałam, jakie mam cechy i też wiedziałam, jaki mój mąż ma, wtedy narzeczony. Bardzo mi się spodobała wysoka, niesamowicie ugodowość u niego. No i tak sobie pomyślałam, no jak ja tutaj zaraz będę już żoną, mój mąż ma taką wysoką ugodowość, no to idylla, nigdy nie będziemy się kłócić, wszystko będzie w porządku, zawsze będziemy taką idealną parą. No i tak się nie stało, że nigdy się nie kłóciliśmy. Właśnie bardzo ważne uważam jest to, żeby przebywać z kobietami, które mają większe doświadczenie na przykład w małżeństwie albo są na podobnym etapie i żeby rozmawiać, otaczać się takimi koleżankami, które mogą też Cię wesprzeć i troszeczkę jakby sprowadzić z nieba do parteru i powiedzieć wprost, że właśnie warto mówić o swoich oczekiwaniach albo na przykład zmniejszyć troszeczkę swoje oczekiwania, że życie w małżeństwie to nie jest tak jak, nie wiem, w filmach amerykańskich z lat 90., na których ja się wychowywałam, czy na przykład Bezsenność w Seattle, albo Ja Cię kocham, a Ty śpisz, albo Uwierz w ducha, że wiadomo, są w związku takie fajne momenty, szczególnie na początku, bardzo romantyczne, bardzo potrzebne, ale życie w małżeństwie to jest co? Praca chyba. Dokładnie. To jest taka ciągła praca. To nie jest tak, że dwa lata zrobiliśmy wszystko i potem już tylko jesteśmy razem, pachniemy. A ja na początku sobie myślałam, o, ja mam fajne cechy, mój mąż jest mega ugodowy, to będzie idealnie i nigdy się nie pokłócimy. Ale tak nie jest. To jest właśnie ciągła praca, ciągła rozmowa, właśnie nawet uczenie się komunikacji. Tak, to jest ciągłe uczenie się komunikacji ze sobą, tak. Bo myślę, że właśnie to jest taka wspólna droga, tak? Celem jest, no różne są cele, tak? Dla nas przed celem jest, że w wieku 80 lat będziemy razem szli sobie za rączkę, tak? Nasze dzieci będą już dorosłe, ale to jest właśnie ta ciągła droga, cały czas udoskonalanie, szukanie i ciągły taki rozwój wspólny. Tak. Ola, wspomniałaś tutaj o różnych produkcjach amerykańskich, filmowych. Myślę, że Paulina też w czasach młodości, chociaż oczywiście jesteś wiecznie młoda, ale mam na myśli kilka lat wstecz, na pewno też oglądałaś tego rodzaju filmy. I powiedzcie, jaki wpływ te produkcje wywołały na Waszą świadomość, na właśnie podchodzenie do przyszłego mężczyzny, tak? No bo wtedy jeszcze byłyście singielkami.
sęk w tym, że wszystkie te filmy amerykańskie i bajki Disneya kończą się i żyli długo i szczęśliwie. Mhm. Przynajmniej ja tak zapamiętałam. Ja nie pamiętam, może jeden film przychodzi do głowy, nie pamiętam takich filmów, gdzie jest pokazane normalne życie rodziny, jakieś tam drobne trudności, sposoby, jak sobie radzić. Te filmy wszystkie się opierają na tym, że jest ten moment zakochania, jakby walki o siebie, tak, i tak. Oni, jakby no, główna bohaterka i bohater zaczynają ze sobą być. Wszyscy my jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechamy się i koniec filmu. I no, to nie jest dobre. Zwłaszcza, że też na przykład social media pokazują właśnie bardziej to idealne życie, tak? Tak. Większość kobiet woli wrzucić na przykład na Instagram piękne zdjęcie, gdzie jest akurat umalowana, gdzie dziecko nie jest, nie wiem, ufajdane, tak? Tylko jest pięknie ubrane. I to też powoduje, że my sobie wyobrażamy, że o kurczę, czyli ta matka daje radę, ta daje radę, a u mnie bałagan, zabawki porozrzucane na podłodze, czyli coś ze mną jest nie tak. I to może powodować właśnie taki narost frustracji, złości, że kurczę, gdzie ja popełniłam błąd, skoro te dziewczyny dają radę, jest tak super. Ale tak nie jest, bo na Instagramie my widzimy może minutę, dwie minuty z życia kogoś lub właśnie ten jeden kadr z sesji zdjęciowej na przykład, czy jeden kadr, kiedy posprzątałyśmy mieszkanie. I właśnie to jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że to nie jest całe życie. Dlatego myślę, że wracając do tej wioski kobiet, do tego wsparcia, kiedy my się otaczamy kobietami, to wiemy, że tak nie jest, tak? Że dzieci chorują, że dzieci rozwalają zabawki, że są różne złości, różne emocje, że to jest po prostu normalne. Wracając teraz do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do konferencji Król pragnie Twego piękna. Jak według Was, może nie jak, a nawet co dokładnie taka kobieta, która przyjdzie na tę konferencję, może tam wziąć dla siebie, jaką wartość tam otrzyma? Och, ja myślę, że ona w ogóle może zmienić swoje życie tak naprawdę, bo ja tak jak sobie patrzyłam na takie momenty przełomowe w moim życiu, to nawet to nie były wielkie konferencje, czy jakieś niesamowite rekolekcje, czy jakieś mega terapie. To było czasami jedno zdanie. Jedno zdanie. Tak. Ja mam tak naprawdę takich pięć zdań w moim życiu, które pamiętam, które są ze mną zawsze. I te pięć zdań zmieniło mnie jako kobietę, jako matkę, jako koleżankę, jako przyjaciółkę. I ja, oczywiście ta konferencja jest niesamowita i tam są wspaniałe kobiety, na których możemy się wzorować, możemy się inspirować, które swoim doświadczeniem mogą nas niesamowicie ubogacać, ale wystarczy czasami jedno zdanie, jedna myśl, która już przemienia nasze serce. I ja bardzo wierzę w to, że to będzie taka konferencja pełna miłości, przyjaźni i kobiecej bliskości. Bo tej bliskości kobiecej my niesamowicie potrzebujemy. Tak. I ja potrzebuję tej kobiecej bliskości, dlatego ja wierzę, że ta konferencja będzie wyjątkowa na skalę ogólnopolską. I zapoczątkuje coś wielkiego pomiędzy kobietami. Taki jakby ruch ogólnopolskich kobiet, które będą dla siebie prawdziwymi przyjaciółkami, koleżankami, takim wsparciem, nie hejtem. Będą mówiły o realnym życiu, nie z Instagrama takiego wylukrowanym, tylko o realnym życiu, że po ciąży, nie wiem, miesiąc po ciąży nie wracam do swojej wagi sprzed ciąży. I to jest w porządku. I to jest w porządku. Tak, no to podpisuję się. Dodam jakby tylko może to, że właśnie warto, żeby te kobiety tam były i pojechały po to jedno zdanie, czasem po to, żeby poznały jedną kobietę, z którą wymienią się kontaktem i zacznie się piękna relacja. Więc jakby myślę, że to właśnie będzie takie miejsce spotkań, połączeń, networkingu, rozmów i no to będzie piękny dzień. Super dziewczyny. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I mam też nadzieję, że kobiety, które nas dzisiaj oglądają, a nawet nie tylko kobiety, bo ich mężowie, czy przyszli mężowie, mam nadzieję, że wezmą coś z tego wywiadu, dla siebie jakąś konkretną wartość i że to zmieni ich życie. Dziękujemy bardzo.